Ale tak jak powiedziałam na sesji w sprawie szpitala, szpital jest sprawą ponad podziałami, to bezwzględnie. I co więcej, no 40% na 60 byłam za. Kilku radnych z klubu wypowiedziało się publicznie na sesji, że są za 50 na 50. Ja cały czas swoją decyzję podtrzymuję. Jestem na 50 na 50 jak najbardziej. I myślę, że to jest jak najbardziej sprawiedliwe rozwiązanie dla miasta na ten moment, na ten budżet, którym dysponujemy. Natomiast jak będzie później, jakie będą później propozycje, nie wiem i nie wiem, jak się do nich ustosunkuję. Natomiast w momencie, kiedy byłam na prezentacji szpitala i to, co zaprezentował Zarząd Powiatu, jak najbardziej do mnie przemówiło i tak samo powiedziałam to na sesji. Dzisiaj chcę zobaczyć, jak będzie wyglądała prezentacja. Natomiast szczątki tego widziałam na sesji. Był zarówno prezes szpitala, jak i wiceprezes. No i muszę powiedzieć, że myślę, że osiągnięcia są imponujące. Myślę, że Państwo mi przyznają rację. Co więcej, no mówię, no zobaczymy, jak będzie na głosowaniu. Ja myślę, mówię, na chwilę dzisiejszą będę głosowała 50 na 50, natomiast chcę zobaczyć, jakie będą propozycje zarządu szpitala i jakie będą daleko idące cele za tym, który, i no mówię, no zobaczymy, jaka będzie prezentacja, to na pewno za tym, to będzie dużo decydowało o tym, jak zagłosuję, ale na dzień dzisiejszy, na tą chwilę jestem jak najbardziej za.